I w ten oto sposób, drodzy widzowie, doszliśmy do drugiego półfinału, gdzie nie, tam mieliśmy nieaktualne jak zwykle. Czemu mielibyśmy mieć cokolwiek aktualne, gdzie zmierzą się inni gracze? Oczywiście teraz zmierzy nam się Milk Dealer oraz Rob. Czy tylko ich grzecznie wpiszemy. to jest coś, co musimy przećwiczyć. Powiem wam, jak komentujemy z Czarkiem, mamy już taki podział obowiązku, on tam puszcza reklamy, gada z wami, teraz jestem taki rozstrzelony do tego, że Mindowi też staram się pomóc jakby wdrożyć w to, jak działają prokapy. To wszystko się jeszcze się poprawi. Wszystko się dziękuję ogarnie, ci bardzo, proszę. Moja urocza asystentko. Ale jak widzicie, taki domowy klimat złośliwości panuje u nas zawsze. Tymczasem pozwólcie, że przedstawię graczy. Zatem w północnej części mapy, właśnie w prawym górnym rogu na mapie Daybreak, jako zerk niebieski spawnuje nam się Milk Dealer. Natomiast jego przeciwnikiem będzie nie kto inny jak fioletowy. Czemu oni nie mogli wybrać innych kolorów? Fioletowy Protoss przed wami, dobrze znany na polskiej scenie Rob, inaczej też skojarzony jako MK. To co, co mi co mamy? PVZ, dobra. Czyli zobaczymy, no, standard. Wydaje mi się, że to jest tak, First Fall Zajfą ze strony Roba. A drugi gracz, jak się nazywa, to jest Milk Dealer. Co może grać? Stefano Style. To jest jedna z opcji. Zobaczymy przy szóstej minucie. Nie wiem, jakiś swój własny styl. Spire. Rogering Infestor. Co przechodzi oczywiście Stefano Style, ale on może nie atakować do czasu, aż będzie miał tą kurkę Rogering Infestor. Tak. No jest dużo opcji, jest naprawdę dużo opcji, ale na pewno zobaczymy szybkie trzy bazy, bo to jest tak naprawdę wymóg, chyba że decyduje się na tubeć Olina. Co może naprawdę sprawić, że będzie na prowadzeniu, ale to jest pierwsza gra, jest 0 do 0 i tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby on chciał oddać ten jeden punkt tylko dlatego, że nie wyszedł Olin. Właśnie, szczerze mówiąc, jedna sprawa mnie troszkę dziwi, bo ostatnio na ladderze, ja gram na przykład 8-gate'em, tak notorycznie, 8-gate'em albo coś tam z Immortalem, też jakiś 7-gate'ik, w każdym razie tak gram i ostatnio któryś z zergów mnie nazwał: o, ty wstrętny Olinerze. Oczywiście grał Stefano Style, ale który pozwala nam wymaksować w 11 minucie, 12. On to robi w 11,15. Mówisz? Tak. Bo 12 minucie, tak? To na własność, to najszybciej. Ale wiesz co? Bo z reguły trafia się też kara ze strony Protasa, to się opóźnia do 12. Tak, to też. To ale to nie jest, może tak natomiast, powiem, natomiast, poczekaj, no dobra, skończę swój wywód. Natomiast on mnie nazwał: o, ty wstrętny Olinerze. Ostatnio matchup Protoss vs Zerg przy tym odkryciu całym Stefano Style, szybkiego grania trzech baz, tak naprawdę w głównej mierze opiera się o harassment, no bo przecież Zergowie nauczyli się kontrolować trzecią bazę Protossa. Jeśli teraz szybko Protoss wziąłby trzecią bazę, to jak on ma ją obronić? No szczerze mówiąc, nie widzę tego. Co by to wyszło? To jest strasznie ciężkie w wykonaniu. Czekaj, przeszkodzę ci. Wynik i ikonki. Wynik i ikonki już się robi. Naprawdę. Wynik i ikonki. Mamy Rob i Milk Dealer odwrotnie. Tak, odwrotnie. Pyk. O, jest. Jest, ciach. Twoje kliknięcie reset jest szybsze. Ale resetuje też psyłę. A, racja. Zmienię to. No, wierzę w ciebie. Mind jest tutaj naszym szalonym naukowcem na pokładzie. Natomiast... co będziemy dzisiaj robić? Co? Nie, czekaj, jak to było? Jak to było, czekaj? Mózgu. Mózgu. Tak. Co będziemy dzisiaj robić? Jak zwykle, Pinki. Będziemy podbijać świat. Dobra, w każdym razie zobaczmy, co się dzieje, dobra. Którą mamy minutę? Mamy jest 6, ma dwa gazy, tak. Nie, ma trzy gazy z tego, co widzę. Ale skończmy jeszcze nasz wywód na temat racja. Protoss vs Zerg. Ostatnio Protossi, którzy grają w Forge Phase Expand, tak naprawdę ich jedyną nadzieją jest zrobienie pusha wystarczająco silnego, żeby ściągnąć trzecią bazę Zerga, albo ściągnąć natural, w każdym razie na tyle Zerga osłabić, żeby samemu potem móc wziąć trzecią bazę, preferowalnie po prostu zabić Zerga. Dokładnie. No i Zergowie nie wiem, czemu się dziwią, bo przecież sami ten styl wymusili. Kiedy oni grali wcześniej
wcześniej troszkę inaczej, no to też protosi mogli grać inaczej, ale obecnie to się po prostu inaczej nie opłaca. Natomiast to, co mi się podoba, to ten pojawiający się styl Akslava, gdzie on bierze na początku dwa gate'y, z tych dwóch gate'ów wyprowadza małą presję, potem bierze ekspansję, ewentualnie się broni z tych dwóch gate'ów. Jakoś to działa, a Zergowie nie do końca wiedzą, jak na to reagować, co jest ciekawe. Zawsze grają też te trzy bazy, a potem wielkie zdziwienie, że któraś baza jest ściągana. Szczerze powiem ci, że tak, wydaje mi się, że to jest Stefano Style, chociaż trochę poprzestawił kolejność. Po pierwsze, do tego nie ma tego jednego gazu, który moim zdaniem byłby kluczowy. Jednego gazu w naturalu, który powinien zostać dostawiony. Jest. Dwa powinny być gazy. Po drugie, zamienił trochę kolejność. Po prostu on dał, najpierw powinien być lair, potem speed, a on zamienił kolejność, on dał najpierw speed, potem lair. Po co? Myślę, że po to, żeby mieć trochę kontroli mapy, bo jednak slowlingi to nie jest to samo co speedlingi. One są praktycznie, wydaje mi się, dwa razy szybsze. Ale wydaje mi się, że to jest nadal Stefano Style, dlatego że zobacz. Jest plus jeden, jest road speed, 9 minuta. Oczywiście to powinno zostać wszystko zaczęte. Robię raczej bardziej w 8 minucie. No ale jest, jedzie dalej. No ale też Stefano Style tak. To nie jest taki konkretny build order rozciągający się na 12 minut. Tak. Style to jest po prostu pewna mentalność podejścia do gry. Znaczy w sumie... Znaczy szczerze, w sumie też ten Stefano Style ogranicza się, tak jak powiedziałem, do trzech timingów, nie? 6 minuta, 2 gazy, 7, Roachwall and Evil Chamber, 8. Tam jest jeszcze 7.30, gaz w bazie. 7.15, potem 7.30, drugi gaz. Ale też jakby główna idea Stefano Style wydaje mi się, że jest taka, że mamy trzy bazy, z tych trzech baz bardzo szybko maksujemy. Trzy bazy i makrohacza, bo jeszcze makrohacza. Tak, widzimy, że tutaj już robi się, prawda, zaraz, już jest 103 supply, supply lead już jest porządny i dwa immortale załadowane przez Roba, ten push będzie bardzo ciekawy. No, przepraszam, w tym momencie z tego co widzę, Rob wyszedł z bazy, i podoba mi się to, że będzie mógł robić Warpriest Immortal Micro. Bardzo mi się to podoba, będzie to kluczowe. Dlatego do warpowuje jeszcze więcej tutaj zelotów, które mają plus jeden. Tu shotują lingi. A w tym momencie Rob świetnie konturuje to, co ma jego przeciwnik. W tym momencie będzie engage, będzie no nie... Oj, dobre force field, świetne. Świetnie, teraz wypuszcza te immortale z Warp Prisma i traci bardzo, bardzo na naprawdę oczywiście dużo. Oczywiście ucieka Mild Dealer, kupuje sobie troszkę czasu, dalej. Właściwie odciąga armię przeciwnika od swojego frontu, no ale zaraz mamy kolejną, prawda, serię warpowania. No i zaczyna się to maksowanie zerga, już 150 supply na 100. I 10. Force fieldy będą kluczowe, szczerze mówiąc, nie oszukujmy się, force fieldy tutaj będą kluczowe. Nie wiem, czy dobrze wie Rob, w co się pakuje, bo tutaj z jednej strony mamy... Tak, dobra, teraz musi odcinać armię, nie poszedł na tą trzecią, tylko łapie tą armię przy naturalu, bardzo dobrze, tymczasem nie, tutaj jednak Zer się jednak przegrupuje, oj, padają, okej, okay, padają, dobrze. To co zrobił, zauważyłem, że ta armia była przez chwilę tutaj, część armii Zerga. Moim zdaniem zrobił błąd, że ją stąd wziął. On po prostu w momencie, kiedy właśnie wchodzi tutaj Protoss, on mógł spokojnie go zaflankować, wziąć od tyłu. Wtedy Protoss jest zmuszony do rzucania nie tylko force fieldów na rampę, jest zmuszony do rzucania force fieldów z tyłu. Marnuje tak, energię na to, tak, naokoło, z tyłu, to wymaga APM, wymaga micro, on ale nie zobacz, może tylko rzucać, ładnie tak. Atakuje z każdej strony, tak szuka Luki, po bronie teraz słyszy, z tymi kontrolerami będzie łatwiej postawić po speed, ale na razie za późno padły, musi się teraz Rob wycofać, Mild Dealer goni go i to mocno, zostały jeszcze dwie luki w forspeedach, ale tak czy siak na razie Rob nie wygląda źle, czy będzie to kontynuował, dwa immortale cały czas dają radę, forspeedów zostało jeszcze sporo i tak, te spinecrawlery padną, ładne forspeedy padają, takie prewencyjne forspeedy i padnie drugi spinecrawler, kolejne piękne forspeedy, ale immortale stoją nieużywane, co się tutaj dzieje Rob? Weź to, ogarnij to szybciutko. Kolejne Stalkery są warpowane. Na razie ładna kontrola. No i cały czas Zerg prowadzi, ale tego supply leada mu jakby ubywa. Natomiast brakuje również już force fieldów naszemu koledze Robowi. Co z tego będzie? Czy wystarczy, czy nie wystarczy? No, w tym momencie wydaje mi się, że wystarczy. Chociaż teraz zostały spolowane proby. Musi majkrować tym immortalem, który teraz padnie. Z to jeszcze jeden immortal zostanie spisowany bardzo, bardzo łatwo. No i udało się. Chciał dołożyć kolejne jednostki, a teraz są właśnie dołożone. Jest! Pięknie! I teraz nie starczy, musi się ewakuować Zerg z tej bazy.
piękne mikro ze strony tak, Roba, ale też nie można powiedzieć, że Miri Giler zrobił cokolwiek źle, zrobił bardzo dużo rzeczy dobrze, ale po prostu mikro Roba w tej bitwie było odrobinkę lepsze, pozycjonowanie było odrobinkę lepsze i to wszystko starczyło. Teraz musi uważać, Zerg ma 76 supply, ale nie przesadzajmy, ma cały czas dużo zasobów, jego głównym problemem są teraz larwy. Nie ma larw, żeby produkować wystarczające. Po pierwsze makro hacz. On nie ma makro hacza nawet, ale dobra, skoro tu tak się trochę, no nic nie dzieje, teraz dopiero będzie podchodzić, to może zaraz coś powiem. W każdym razie, to czego nie, zobaczcie, ile floatujących minerałów ma w tym momencie Rob. Co mógłby zrobić? Ekspansja. Tak. Teraz wam powiem, ja jestem ze srebra, ale to powinien wiedzieć każdy gracz. Kiedy wychodzisz z atakiem, wiesz, że możesz przeciwnika zakontainować na tyle, że on nie może cię ukraść za to, że bierzesz expę. Bierz tą expę. Będziesz do przodu, bo tutaj Rob jest do przodu. Zniszczył tą trzecią ekspansję, bierz tą expę. Będziesz jeszcze bardziej do przodu, jak to mówi Arthosis. Jesteś do przodu, powiększaj tą przewagę, bo wtedy wygrasz. Tak. Dla nowych graczy, wychodzisz za takie, bierz expę. Dlatego, że przeciwnik nie może cię naprawdę ukarać, chyba że jest to teraz zrobić Roba. Próba otoczenia przez Midgillera, cały czas przepiękne te bitwy nam wychodzą, gdzie są Immortale? Immortale się skończyły i Rob teraz otoczony warpuje zelotów na przodzie, żeby ściągali troszkę damage'a i wygląda na to, że mu się udało zeloci nawet na roach'e, które nie mają speeda. Czy mają speeda? Nie, jeszcze nie mają speeda i mamy well played. Strony Midgillera i Rob fantastycznie ugrywa tą pierwszą grę, to było dobre PvZ. Bardzo, bardzo dobre. No, Rob poradził sobie. Chciał zagrać Stefano Style. Jego przeciwnik. No niestety nie udało się, bo jednak wyszedł ten push dość, może nie wczesny, ale to może, wydaje mi się, że to jest to, co pokazywał nam Mana. To jest taki two base all-in, semi all-in. W ogóle ostatnio wczoraj, że The Little One, znany jako TLO, mówił o tym, że all-in jest tak szerokim pojęciem, że może być 5 base all-in, może być 4 base all-in, po prostu tak, to ostatnio, jest tak szerokie pojęcie, że tego... wszystko się nazywa tak, tak, all-inem, all-in. Co jest po prostu silną agresją. Dokładnie. To jest trochę nadużywane teraz. Kiedyś all-in to było coś takiego, że bierzesz wszystkich robotników, jedziesz i all-inujesz. Tak, w pokerze. W pokerze też mówisz all-in, wchodzisz, wszystko, wszystko na jedną kartę, jak to się mówi, ale tak naprawdę... Sazwot grał Zergiem, ale niedługo może być random. Zobaczymy. To co? To my wracamy teraz z kolejną grą, chłopaki już ładują, słyszymy, że jesteśmy w lobby, nie odchodźcie nigdzie. Dobra, drodzy widzowie, rozpoczynamy kolejny meczyk. Półfinały, póki co Jegalisk Pro Cup idzie wyśmienicie, gry są na wysokim poziomie, zresztą mi się bardzo podoba to, jak polska scena się rozwija i szczerze mówiąc cieszę się, że mamy przywilej dokładać naszą cegiełkę do rozwoju polskiej sceny, zatem oglądając nas, również wy przysługujecie się do tego, żeby scena rosła, dlatego że raz, że kasa z reklam idzie na nagrody w naszych turniejach. Dwa, wasza obecność tutaj pokazuje, hej goście, robicie dobrą robotę, róbcie tego więcej. I tak, robimy tego więcej. Wszystko jest po prostu wspaniale płynąco i myślę, że gracze też są zadowoleni. Tymczasem przedstawmy może naszych dwóch delikwentów, którzy będą tutaj uczestniczyć. Ja zacznę. Jako niebieski zerg w lewym górnym rogu spawnuje nam się gość, który walczył dzielnie i zawzięcie, ale niestety brakło odrobinkę. Killer. Dokładnie, w prawym dolnym rogu mam fioletowego Protossa, który wygrał poprzednią grę po bardzo, bardzo intensywnym micro, bardzo intensywne wymiany. Wymieniał się, jak to się mówi, cost efficient, jest to... Rob. Dokładnie tak, dokładnie tak. No Rob, Rob. Co zrobi Rob? Prawdopodobnie standard Nexus First albo Forge Fast Expand. No będzie to Forge Fast Expand, ale powiedzmy trochę o mapie. Bo to wypada właśnie mówić o tej mapie, tak, to nie mam w zwyczaju. Mapa jest wyjątkowa, to jest jedna z... A wiesz, że Ohana to znaczy rodzina? Tak? Nie wiedziałeś? To było na Home Story Cupie, wszyscy powtarzali to, że to jest chyba z hiszpańskiego czy z czegoś tam, wszyscy to mówili. A wiecie, że Ohana to rodzina, tak skończ, wiemy, nie? Mhm. Potem Mana jeszcze uczył Ryza. Przeklinać. Nie, Ryza, ten manager MC, uczył go jak po polsku jest właśnie rodzina, nie? Rodzina, jeszcze to ry tak akcentował. W każdym bądź razie mapa Ohana, która jest mapą fajną, ja ją lubię. Mapa, na której Zerg
może wziąć szybkie trzy bazy i jest to mapa dobra dla ZVP, dlatego że ta trzecia baza nie jest przykryta żadnymi kamieniami, nie, na przykład jak na Faldarimie. Nie możesz wziąć tej bazy, dlatego że są tam kamienie, musisz zniszczyć. Tak, ona jest nieco trudniejsza. Tak, dlatego że są te kamienie tutaj, na początku jest trudna w obronie. Przed wczesną agresją, na przykład w tym Axlava. Te chronobustowane zeloty, które dążą na przykład na trzecią bazę na Ohanie, są bardzo trudne do wybronienia. Ale tutaj po zniszczeniu tych kamieni jest to super mapa dla Zerga. Szybkie trzy bazy, bardzo łatwe do przyjęcia, bardzo łatwe do obrony. Dlatego że w momencie, kiedy zrobisz creep spread taki, że może pokażmy, jak możesz przejechać trochę. Tak, o, w tym momencie, kiedy będzie tak naprawdę ten creep spread od trzeciej bazy do naturala, mogą jednostki stać w tym czołku, tak, tutaj pomiędzy tą rampą a czwartą bazą, i w tym momencie nie ma możliwości ani wejścia do naturala, ani do trzeciej bazy. Jeden jakiś drop. War Prism drop, jak to Terran, to jakiś inny drop. Tak, tak. Ale mapa jest super. No ale co ty o niej myślisz, głębiej? Wiesz co, o tym za chwilę, natomiast jest dużo pytań na czacie o to, kim jest ten koleś. Ten koleś to jest Mind, to jest początkujący caster StarCraftowy, którego bardzo sympatycznie, myślę, wszyscy przyjęli na czacie z widzów, bardzo, bardzo dobre reakcje. Ja też staram się Mindowi jakby pomóc, żeby tutaj zaistnieć w tym świecie. Jakby nasza główna idea jest taka, żeby pomóc się polskiej scenie rozwijać, czy to przez wspomaganie graczy, czy też innych casterów. Robiliśmy już takie rzeczy wiele razy. Najczęściej to nie wypaliło, powiem ci szczerze, że było kilka takich inicjatyw właśnie, gdzie ktoś tam pytał, o, powiedz, co sądzisz i w ogóle, i pomagałem tym ludziom i zniknęli ze sceny, natomiast ty jesteś taką... Trzymam się. Ty się trzymasz i no widzę bo, w tobie bo tą determinację. Ja, pasja. Szczerze, jeżeli mam powiedzieć, to pasja. Bo to jest to, co mnie tu trzyma. To jest w ogóle, co mnie trzeba przy komentowaniu. To jest a moja pasja. A nie te kajdanki, co ci założyłem? Różowe z puszkiem. Tak. Nie, szczerze... Nie. I nauczył się być złośliwy. Damn teraz... it, I've created a monster! I teraz dostaliśmy właśnie... Siedzi taki koleś od Peggy i teraz... Dobra, za te kajdanki plus 16 jeszcze pojedziemy tak. Dalej, dostaniemy 18 w ogóle. Będziecie musieli dowód do monitora przyłożyć, żeby zeskanować, żeby do nas na kanał. W każdym razie, jeśli chodzi o Minda, on jest początkującym casterem, uczy się dopiero. Natomiast jeśli macie do niego jakieś uwagi, oczywiście postujcie tutaj na czacie. On też ma swój kanał, możesz wpisać nawet swój kanał albo swojego maila, żeby widzowie mogli przysłać swoje uwagi. Pod filmikami na YouTubie też dajcie znać, co sądzicie, dlatego że my wszyscy się uczymy i jakby wiadomo, nikt od razu nie jest perfekcyjny. Natomiast to, co nas odróżnia, to jest właśnie ta chęć uczenia się i stawania się dla was lepszymi komentatorami, lepszymi jakby ogarniaczami widzów. Dokładnie jeśli tak, mogę tak dokładnie zrobić. Tak. Komandor Beton czuwa nad gościem od Peggy. No wiadomo, Komandor Beton to jest nasz snajper, nasz cichociemny. Tak naprawdę, kiedy tylko Peggy będzie chciał nam wcisnąć plus 18, to weźmiemy radio, powiemy. Tak. Komandor Beton, sektor Delta, prosimy bardzo wykonać rozkaz. I Komandor Beton pociągnie za spust i jedyne co poczuje, to będzie tylko odrzut. O. Bo Commander Beton nie ma uczuć. Dlatego strzeżcie się, będziecie jaki wyzywać... Jaki tekst? Co? Będziecie wyzywać się na czacie, to on bezuczuciowo was z timeout, to ja to zbanuję. Co to jest Commander kiedy Beton. Ciągniesz raz pust? No nie znasz tego? Odrzut, nie. To było pytanie do amerykańskiego snajpera, to jest autentyczny tekst. Dziennikarz pyta, co czujesz, kiedy strzelasz do terrorysty? Odrzut. Dobra. Więc no... No i co, gra nam się rozwinęła, mamy już pierwsze decyzje dokładnie, ze strony graczy, mamy już plus jeden upgrade, chronobustowany, mamy również Robotic Facility, wydaje mi się, że Rob będzie grał dosyć podobnie, ale tutaj szykuje się Sentry Drop, tak, najwyraźniej szykuje się Sentry Drop. Z 7 gate'ów tutaj jeszcze, właśnie, to Robo Facility za bardzo się już więcej nie przyda. Ile mamy tych gate'ów łącznie? Policzmy, mamy tutaj 7. Czyli będzie 7 gate all-in. Rob liczy to czyli nie jest all-in, ale 7 gate push, bo że powiedziałem tak. All-in. Właśnie, bo all-in ostatnio jest takim uniwersalnym tak, to już pojęciem. Hej, jeśli ty atakujesz, a nie grasz makro, to all-in. All-in, to wstrętne all-inerze ci, tak, że, tak ci zerze. Jeżeli wyzywacie kogoś na ledę, że was all-inuje, to jesteście źli. Bo all-iny i cheesy to są część gry i jeżeli wszyscy mieli być... Tak, jest genialny force feed teraz, tylko zagrał. Pojawi się stalkery w bazie i ma chyba Rob dosyć dobrą kontrolę nad mainem, tylko to, co będzie tutaj kluczowe, to oczywiście stawianie tych force feedów na rapę i nie postawił force feeda teraz dopiero. Oj, i to będzie poważny kłopot. Centry powinny być załadowane i to bardzo, bardzo szybko. Jeszcze jeden force feed pyknie. Aj, Rob
zlamił, szczerze mówiąc, zlamił i to mocno. Teraz jego siły zostaną rozerwane z fantastycznej sytuacji. Wszystko zaczyna toczyć się po równi, po tyłej w dół. I Rob, odnoszę wrażenie, że tą grę będzie musiał odpuścić. No tak mi się wydaje, no Seven Gate nie pyknął i w tym momencie można powiedzieć, że to był jeden częściowy force field. Jeden force field. Prawda? I to, zobaczcie, co może zadecydować o tym, że czy przegracie, że, czy wygracie. Jeden force field. Jeden. Jak? Słownie jeden. Słownie i obrazując jeden. W każdym bądź razie, no co może zagrać teraz oczywiście Rob. Rob przechodzi, jak widać, w kolo. I nie wiem, czemu tak naprawdę Zerg nie atakuje. Czy ma jakąś armię w tym momencie? Rob nie ma. Oczywiście wiedzę o tym tak, że nie ma Zerg, ale przecież on może w tym momencie go bardzo łatwo zaatakować. On może go w tym momencie zabić. Ile on ma roczy? Jest to dostateczna liczba na to, do tego, żeby wejść przykładowo ze strony tutaj, trzeciej bazy, zniszczyć te kamienie. Tak. Bo tutaj raczej byłoby trudno, chociaż tu są dwie sentry. No to raczej... Ale Rob się szykuje, zauważ, zostawia dodatkowe kanony, tak. On wie, że może być atak, który... Ale chyba sam też chce wziąć trzecią bazę, natomiast jego przeciwnik ewidentnie będzie czekał do momentu, gdzie będzie wymaksowany. Będzie dropik. Mamy Ventral Sucks już robione. Będzie czy dropik. Ma speed? Ma speed? Chyba wydaje mi się, że ma. Jeszcze chyba... Nie, jest. Już był zrobiony, bo Ventral Sucks jednak robi się dłużej, chyba 110 sekund zajmuje zrobienie Ventral Sucks. Dlatego robi się speeda. Spire, bardzo dobrze. Po prostu przygotowuje się w tym momencie na Kolosus się przygotowuje, bo wie, że będą kolo, no bo w co może przejść? Może przejść Warhony, które są okej. Znaczy Archon może brać High Templar najpierw. Są okej, a wymagają jednak bardzo dużo gazu. Ale jeżeli chodzi o sztormy, on fejkuje dropa. Albo nie, wejdzie w phasing mode zaraz. Będzie jakiś haras, tak. Niepotrzebnie. Ale przy okazji zobaczył, jaki jest rozmiar armii przeciwnika i widzi szybkie overlordy, czy je faktycznie zauważył. Jeśli tak, to będzie wiedział, że hej, będą nadchodzić dropy. I też, szczerze mówiąc, ciężka sytuacja, dlatego że dropy od terrana można łatwo obronić. Tam są medivaki. Medivaków jest zawsze ograniczona ilość, bo zależy na ochronie tych medivaków terenowi. Jeśli chodzi o Zerga, on może wziąć wszystkie overlordy, poświęcić, to zobaczcie, jaka masa będzie tego wszystkiego naciągała. Nawet nie wiesz, co jest załadowane i trudno to jakkolwiek obronić, chyba że masz 1 500 000 Void Rayów do obrony. Dokładnie tak. W tym momencie też nie wpakował wszystko w overlordy. Będzie rampa na trzecią bazę. Bardzo, można powiedzieć, dobre zagranie, dlatego że w tym momencie Protoss będzie musiał być w dwóch miejscach naraz. W mainie i w trzeciej bazie. I nie ma wystarczająco armii, żeby to pogodzić. Dokładnie tak, nie może ich rozdzielić. Może iść tu albo tu. Musi wybrać mniejsze zło. Oj, prosto nad robotik zdaje, że wszystko rozładowuje. Czy research do lunch się skończy? Chyba nawet... Tak, skończy się. Skończy się. Oj, tak, skończył się cudem jakimś, no ale teraz Protoss na pewno straci trzecią bazę. Dzieje się wszystko na wielu frontach. Tutaj jeszcze jakoś ostatni bastion nadziei trzyma się i dalej bije. Tak, Protoss poradził sobie z tym dropem, nawet nie stał się zbyt dużo swoich probertów, natomiast teraz wycofuje się i tam będzie musiał obronić chyba tą trzecią bazę, na pewno straci, ale dlaczego Zerg skoncentrował się na tamtych gate'ach, nie mam pojęcia. Zresztą też nie sądzę, żeby Protossa była wystarczająco dużo, żeby mógł z tą armią poradzić. Ładne force field. Kolejny ładny force field, odcina trochę tych roachy, w tym momencie następuje odwrót, a nie mamy GG. Chcemy, że następuje tak naprawdę odwrót, ale jednak się wrócił zaatakować te kolosy, no ale jest GG i w tym momencie mamy ile? 1-1. Dokładnie. Mamy remis. Co? Remis. Tak. Remis. To co w tej grze poszło nie tak? Tak, to jest półfinał. To co w tej grze poszło nie tak, to był ten jeden force field decydujący. Jeśli robimy takiego dropa na Niła, był znany z tego swego czasu, ten drop, on musi się udać, te sentry muszą tam stać i pilnować, one nie mogą przegapić ani jednego force fielda, dlatego że jeśli coś takiego się stanie, to już jest po zabawie. Te roachy, to jest kluczowy element tej strategii. U góry, przy tym warpryzmie, zawsze będzie wystarczająco armii, żeby obronić to, co warpuje się z maina, by morfuje z maina Zerga, ale nigdy nie będzie tyle energii, żeby poradzić sobie ze wszystkim. Tyle staffu, żeby poradzić sobie ze wszystkim. To co, my wracamy za chwilę, po krótkiej przerwie będziemy z powrotem z meczem półfinałowym, już ostatnim, a potem wielki finał! Wielki finał.
No, drodzy widzowie, teraz będą decydowały się losy naszych półfinalistów, dlatego że tylko jeden z nich będzie mógł przejść do finału. Oczywiście, przejście do finału oznacza gwarantowane 50 zł. W Jego i Sprocap mamy 150 zł puli nagród, 100 zł trafia do zwycięzcy, 50 zł do przegranego, ale finalisty również. A zatem zobaczmy, kto nam się tutaj pojawia. Przede wszystkim na północy, w prawym górnym rogu, jako fioletowy Protos pojawia nam się... Natomiast w lewym dolnym rogu mamy gracza, który ma kolor niebieski. Wygrał poprzednią grę, tak mi się wydaje. Dokładnie tak, wygrał poprzednią grę. Jest to... O, no, już mi się wydawało, że ktoś inny, ale... Milk Dealer. Dokładnie. A. Jaki to był pół... Pauza takie. To był pół fail, bo tak już zacząłem mówić... Milk, ale, tyle tych gier dzisiaj było, nie jestem pewien ratunku. I takie rzeczy się dzieją z ludzkim umysłem, kiedy jest pod wpływem zbyt dużej presji. Dokładnie. Powiem wam coś ciekawego, drodzy widzowie. Dzisiaj byłem biegać standardowo, jak zawsze, 6 km. Część z was może już tą historię nawet słyszała. W każdym razie dobiegłem do dystansu 3 km, 3 km od domu, dodam. I będąc na odległość 3 km, zaczęło lać jak franca. I jak wróciłem już do domu, biegłem dalej, nie poddałem się, pomyślałem sobie, kurde, Krzychu jak wstaje, to robi pompki, żeby jeszcze bardziej się zmęczyć, on jest taki hardcore, nie? Jak Krzychu wstaje, robi pompki, też dam radę i dobiegłem do domu, takie huo! Nice! I nawet policjanci po drodze tak patrzą na mnie i tak mi kiwali. Nice. Biegnie w deszcz, taki cały mokry, byłem, ta koszulka zresztą jeszcze się suszy na grzejniku, więc było ostro. No i co teraz mamy? Mamy Forge Faz Expand ze strony Roba, z drugiej strony... Standardzik, tutaj raczej też... 14 pól albo 15 pól. Ja gram w ZVP trochę bardziej ekonomicznie. 15 pól, bo to jest na jedna drona więcej, ale później masz ten pól tylko tam 17 sekund, czyli tam się drona robi. Powiem wam jedno, bo widzę tu najeżdżacie na Komandora Betona, naszego cicho ciemnego kochanego moda. Przestańcie, bo on postuje link do Bracketa co parę minut. Robi to po to, żeby nie było właśnie co parę minut pytania: a dajcie link do Bracketa, dajcie link do Bracketa. Gdyby tego nie robił, byłby fakt, że nikt tego nie wkleja. Gdy to robi tak jak teraz co 5 minut, co 7 minut. Właśnie, zdolno od naszych modów. To jest źle. Wara. Ludziom nie dogodzisz. Ludziom nie dogodzisz. Nie przejmujcie się nic, on to robi po to, żeby nowi widzowie, bo cały czas na czat wchodzą nowi widzowie, na stream wchodzą nowi widzowie, żeby oni też mogli cieszyć się z komfortu oglądania. Dokładnie. No ale zobaczmy, co się dzieje. Bardzo ładna kontrola mapy ze strony Milk Dealera, rozsyła zerglingi wszędzie po troszku. Tutaj akurat jest Rob, zerglingi jeszcze gdzie pilnują, trzeciej tak jest, żeby tam żaden pylon nie powstał. Bardzo dobra i solidna gra ze strony Milk Dealera, ten overlord mi się podoba. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Protoss, jeśli chciałby tutaj kanona postawić, takiego ukrytego, to on nie będzie widział tego overlorda. I ten overlord widzi kanon, aha, wiem co się dzieje. I see what you did there. Tak, tak. I Protoss w tym momencie jest troszkę ślepawy. Rob, cóżeż uczynisz. Nie będzie takich jaj. Cóżeż uczynisz. Dobra, zobaczmy. No to raczej to mam standardowo, to otwarcie 3 bazy przed 5 minutą. Jest od razu Cybercore. Ale na co się zdecyduje, bo MC tak naprawdę gra też to FFE. Forge Fast Dexman albo Nexus Fuse, tutaj zależy oczywiście co MC woli. Wydaje mi się, że on gra obydwa naprzemiennie po prostu. Ale MC przychodzi w Stargate, od razu po tym nie gra jakichś dzikich all-inów. On gra ten Stargate, który też niby tam uderza w 8 minutę, ale u MC uderza trochę wcześniej, bo to są z reguły dwa Feniksy Void Ray, które są no super do harasu, bo możesz podnosić królową i w tym momencie jeden Feniks podnosi ją, drugi zadaje obrażenia, jeszcze ten Void Rage zadaje obrażenia. I dlaczego królowe? Bo królowe są bardzo ważne przy spawnowaniu larw. Snajpując królowe ogranicza możliwości produkcyjne zerga. Nie ma larw, nie tak, ma produkcji. Tak. I często wtedy zerg decyduje się pójść w hydraliski. Dokładnie. A jak zerg idzie w hydraliski, to Protoss zrobi przejście robi w kolosy. I tu jest trik, bo to przejście w hydraliski jest jak najbardziej sensowne. Natomiast trik leży po stronie Protossa, żeby zrobić odpowiednio wcześnie to przejście w kolosy. Albo jeśli zerg zrobił za późno przejście w hydraliski, to wykorzystać przewagę powietrzną. Więc to trzeba wyczuć ten dobry moment, w którym dokładnie te kolosy tak trzeba zagrać, bo inaczej jest kiepsko. Dokładnie tak jak powiedziałeś. I... może powiedzmy, bo są nowi gracze i tak się dziwicie, dlaczego w każdej grze Protoss gra Forge Fast Dexman. Jeżeli są to nowi gracze, to wyjaśnijmy. Po pierwsze, jest to bardzo ekonomiczne otwarcie, po drugie, bardzo bezpieczne, po trzecie,
możesz mieć relatywnie szybki wargate, możesz wyprowadzić wczesną agresję, powiedzmy 8.30 i masz na przykład 8 gate, semi all-in może to być, możesz przejść potem w kolosy, w Heidenberry, co chcesz, i na przykład możesz mieć od razu, stawiasz forge upgrade plus 1. Plus 1 sprawia, że lingi schodzą na 2 strzały od zelotów. Lingi, czyli speedlingi, to jest to, co Zerg wykorzystuje do kontroli mapy. Masz zeloty, tu shotują one speedlingi, oczywiście nie dogonią ich, ale mogą sprawiać jakoś tą kontrolę mapy odzyskać. 2 shoty na lingi, przy agresji. Wow, Rob bierze szybką trzecią. Co za chciwiec. Oj, chciwie, chłopie, to... chciwie, ale może. Może, w gruncie może. Rzeczy. Tylko teraz, bo widzisz, trik polega na tym, bo wszyscy zergowie zaczęli grać z tego szablonu, że Protoss siedzi na tych dwóch bazach i pytanie, czy w ogóle teraz Mild Dealer wie o tej trzeciej. Tak, wie o tej trzeciej, teraz przyzwyczai się grać do szablonu i oj, dobra, potem wymaksuję, będę atakował. Natomiast jeśli Protoss weźmie taką szybką trzecią, a Mild Dealer go nie ukaże, bo to jest kluczowe, kluczowe w tym momencie, trzeba go ukarać. Mamy Ventral Sucks. Czyli znowu będą dropy i znowu Pneumatized Carapace. To jest to, bo ogólnie jest zawsze takie pytanie. Kiedy brać XP? Co mam teraz zrobić? Czy brać XP, czy nie? Powiem wam tak. Róbcie to, co chcecie, dopóki jesteście pewni, że przeciwnik nie może was za to ukarać. Bierzecie XP, kiedy wiecie, że przeciwnik też te chuje. Wiecie, że on was nie może ukarać, że bierzecie XP. Przykładowo, nie wiem, tak naprawdę... Jakiś przykład jeszcze, co może zrobić, co przeciwnik może ukarać, kurde, no. Jakiś nadmierny tech, nadmierne dronowanie. Nadmiernie, jeśli techujemy nadmiernie, to wtedy jest niebezpiecznie, dlatego że zainwestowaliśmy dużo gazu i potencjalnie również minerałów, a wojska nie ma, jeszcze nie, ma nie mamy. Tak, tutaj bardzo ładny wall-in, oczywiście ta ekspansja zawsze będzie otwarta na ataki z tej strony, więc wall-e najlepiej robisz tutaj wzdłuż ekspansji. Wydaje mi się, że wall-e takie bardziej sensowne jak są tutaj. Jak na Antizę na przykład, tak, w naturalu. Tak. Tam się nie robi przy rampie, przy expie. Ale może jeszcze powiem, bo zauważcie głębnie, że mamy ten trend. Mamy ten trend robienia map, przykładowo Daybreak, Cloud Kingdom, do tego na Reddicie pojawiają się ciągle nowe, bo oczywiście maperzy nie śpią. Trend jest taki, że jest więcej niż jedno dojście do, przykładowo, bazy trzeciej, do naturala. Temu Roachowi mało brakowało. Chodzi o to, że mapy dobre, przykładowo dla Zerga, bo można robić run by z różnych kątów, różne kąty podejścia, wiele dróg na kontratak i ten trend się może moim zdaniem utrzymuje. Bo najpierw, wydaje mi się, był Daybreak, teraz Cloud Kingdom. Widziałem na Reddicie jeszcze jedną taką mapę, podobną trochę do Hany, ale na 4 bazy. No. I ten trend się utrzymuje. Co o tym myślisz? Wiesz co, to jest dobre, dlatego że wydaje mi się, że częściowo można winić za tą tendencyjność Protoss vs. Zerg, można winić mapy częściowo, dlatego że wzięcie trzeciej przestaje być takim dużym wyzwaniem, na przykład na Shakura z Plateau. Wzięcie trzeciej jest silną decyzją, dlatego że 1/3 leży na ścieżce ataku przeciwnika. Można ją zesnajpować bardzo szybciutko i łatwiutko. 2/3 jest bardzo oddalona od naszego maina i też trzeba uważać, jak się ją broni. Dlatego na Shakura z Plateau zergowie są często karani przez Protossów i tam Protossowi jest łatwiej. To jest ta mapa, którą grają. Tak, jest ta mapa, na której nie lubią grać. A inne mapy tak jakby pozwalają wziąć łatwą trzecią i to już nie jest takie do końca fajne. Wydaje mi się, że łatwa do wzięcia powinna być ta naturalna baza. No i mamy runbuy z jednej strony, oczywiście Protoss teraz wycofa całą swoją armię, ale pewnie zdaje sobie sprawę, chociaż nie do końca nie wie, co do niego czeka. Czyli widzi znowu tutaj... ten atak z wielu, naprawdę wielu kierunków. Podoba mi się to strasznie, bo w tym momencie Protoss ma tak naprawdę małą armię, ma jednego Immortala, no może teraz podzieli to trochę, ale zobaczmy, jaka tu jest armia, jaka tam jest armia, co ma wybrać? Panie premierze, co wybrać? No i tutaj wystał Sentry po to, żeby się wallować, co jest dobrą decyzją, natomiast bardzo dużo jednostek tutaj będzie musiało się wybronić. Rob warpuje dalej, że czy opanuje Sentry z tej strony na razie. Oj, prześlizgnęło się! Znowu chwila złej kontroli i niestety wyszło jak wyszło. Sentry cały czas się tracą. Natural również za chwilkę może być snajpowany. Wydaje mi się, że obserwujemy ostatnie chwile Roba w tym turnieju, a Mild Dealer właśnie zapewnił sobie 150 zł. 50 zł. Finałowe, oczywiście o 100 będzie musiał pograć, natomiast na razie, Rob, szczerze mówiąc, ale super, nie umie to grać, ale podoba mi się, super, to jest fajny styl, kreatywny, to nie jest takie, że wymaksuje, po 3 godzinach cię zaatakuje, nie, dokładnie. Od razu jest... konkretnie z tej strony wybieraj. Dokładnie. To nie jest tak, że zbieramy, to jest taki właśnie Protoss, Cypher, że zerie, zbieramy kulkę, wychodzimy, nie.
To jest styl, który mi się osobiście bardzo podoba. Kreatywny styl. Dlatego, że to się nazywa multi-prompt attack. Powiem tak, że w Docie to też było. W Docie dzieliłeś po prostu swoją drużynę. Tu trzech hero, tu dwóch. Atakowałeś top, mid. I tak naprawdę, co przeciwnik ma wybrać? Przykładowo, jeżeli to było po team fightcie, są tylko trzech hero. I to widać, że takie ataki, niezależnie od gry, które uderzają w różnych miejscach, są super, bo wymagają po pierwsze więcej multitaskingu, więcej ogarnięcia, więcej APM-u. No, tak naprawdę, multi ataki są przyszłością. Może tak, też tak sądzę. I często widzimy je u Koreańczyków, to stanowi częściowo ich siłę, że tak świetnie ogarniają wiele ataków naraz. I to wtedy mecze robią się fantastyczne, robią się bardziej zbliżone do Brood War'a, bo przecież Brood War słynął z tego, że tam właśnie akcje wszystkie działy się na 15 frontów naraz. No ale nic, drodzy widzowie, zaraz przechodzimy do wielkiego finału, tymczasem dajcie nam sekundkę się ogarnąć.